Witajcie na kanale Tulipan TV. Dzisiaj przekonamy się, dlaczego króliki są najlepsze dla łechtaczek. Wibratory mają najróżniejsze kształty i o tych kształtach już w wielu filmach rozmawialiśmy, również w kontekście na przykład konkretnych miejsc, na przykład punktu G. Tym razem będziemy omawiać łechtaczki i to, jaki kształt wibratora jest dla nich najlepszy. Możemy usłyszeć, no wiadomo, łechtaczkowy. Łechtaczkowy zazwyczaj jest traktowany, czy też rozumiany jako wibrator zewnętrzny łechtaczkowy. Dlatego chcę to rozróżnić. Dzisiaj nie będziemy o zewnętrznych łechtaczkowych rozmawiać, tylko dlaczego to królik jest najlepszy. Prawda? Oczywiście. Zacznijmy od tego, że łechtaczka jest źródłem orgazmu kobiet. Pieszczoty łechtaczki są źródłem orgazmu kobiet. Jest to narząd, którego nie należy pomijać. Jest to też narząd, którego nie należy traktować jako magiczny guziczek do przyciskania, żeby szybko partnerka była podniecona, albo kranik do nawilżania. Rozumiecie, jak już się nawilży, to spoko, to już koniec. Nie zapominamy łechtaczce, to właśnie łechtaczka, stymulowana łechtaczka zapewnia partnerce orgazm. Kiedy patrzymy na narządy kobiece, widzimy prawdopodobnie z większym lub mniejszym podobieństwem coś takiego. Jest, widać, widać. Widzimy wejście do pochwy. Widzimy wargi sromowe mniejsze, większe, które często są mniejsze, mniejsze, które często są większe, po prostu te mniejsze są jakby w środku. Widzimy też właśnie wejście do pochwy, widzimy czasem cewkę moczową, chociaż jest maleńka nad nim. No i oczywiście u szczytu tutaj, u szczytu wejścia do pochwy pod kapturkiem widzimy łechtaczkę. U niektórych kobiet jest bardziej wydatna, u innych jest bardziej schowana, czasem bardzo mocno schowana, ukryta wręcz pod kapturkiem i w ogóle nie będziemy widzieć, no a czasem właśnie tak jest średnio na wierzchu, trochę ją czuć, zwłaszcza jak jest podniecona, czuć ją znacznie lepiej. Tak naprawdę to nie jest cała łechtaczka, to jest tylko jej żołądź. Tak wygląda żołądź łechtaczki i możemy ją czasem zobaczyć, ale cała łechtaczka wygląda zupełnie inaczej. Wygląda mniej więcej w ten sposób. U szczytu warg sromowych wystaje tylko jej fragment, który przechodzi w trzon łechtaczki, a następnie ten trzon opiekuńczymi ramionami rozdzielającymi się od nogami, prawda, opiekuńczymi, bo opiekuje się naszą przyjemnością, otacza wejście do pochwy razem z tymi tutaj opuszkami i te odnogi łechtaczki właśnie są z dwóch stron wejścia do pochwy, tutaj właśnie znajdują się dookoła. Łechtaczka jest wielką odbiorczynią bodźców, które docierają do niej, uwaga, z zewnątrz, czyli z pieszczenia samej żołądzi, z pieszczenia trzonu łechtaczki pod kapturkiem, ale też z pieszczenia wejścia do pochwy, bo wtedy całą łechtaczkę jakby masujemy po bokach, no i z pieszczenia punktu G, czyli tego miejsca, które jakby łączy te dwie odnogi w samym środku, jeśli odpowiednio jest stymulowana od środka. Zwróćcie uwagę, że choć jest to dość kosmiczny kształt, dzięki temu kształtowi, dzięki temu jak on wygląda, tak naprawdę mamy możliwość naprawdę solidnego wykorzystania go do przyjemności z każdej możliwej strony. Więc jeżeli mówimy o jakimś orgazmie łechtaczkowym czy pochwowym, tak naprawdę nadal mówimy o orgazmie w wyniku stymulacji łechtaczki. Wibrator królik to taki wibrator, który został stworzony po to, żeby masować różne miejsca jednocześnie.
Nazywa się królikiem, bo w oryginale te wypustki, które służyły do stymulacji łechtaczki właśnie, miały najczęściej kształt jakiegoś zabawnego zwierzątka, na przykład króliczka, i miały dwa uszka, które tam masowały łechtaczkę. W tej chwili wibratory króliki mają najróżniejsze kształty, wypustki również. Nie stawia się do końca na same uszka królicze, stawia się raczej na mocne silniki, które z intensywnymi wibracjami będą przenikać przez ciało i wtedy dojdą do łechtaczki, tak czy inaczej. Wibrator królik ma wypustkę łechtaczkową, taką zazwyczaj i tą wypustkę nazywamy, tradycyjnie rozumiany jako stymulator łechtaczki. Tak naprawdę służy do stymulacji żołądzi łechtaczki, o czym rozmawialiśmy. Trzon wibratora nie tylko będzie rozszerzał odnogi łechtaczki, dobrze wygięty, tak jak ten tutaj, będzie masował łechtaczkę od spodu. Czyli weźmiemy nasz model po raz kolejny. Załóżmy, że ta łechtaczka jest w środku, to w momencie, kiedy wsuwamy wibrator, stymulujemy łechtaczkę na zewnątrz i stymulujemy łechtaczkę od spodu, dokładnie tak, o, prawda, i łechtaczkę tutaj. Innymi słowy, mamy do czynienia z zabawką, która jest po prostu mega wszechstronna. Robi wszystko dookoła, otula łechtaczkę wibracją, otula przyjemnym doznaniem i rozwibrowuje, i dzięki temu powoduje, że łechtaczka napełnia się krwią, stymulowana intensywnie, daje nam orgazm. No i ponieważ jest to też wibrator do trzymania w dłoni, czyli nie zostawiamy go jak na przykład wibrator dla par, gdzie zostaje w środku i tu już nic z nim nie zrobimy, dzięki temu, że go mamy w dłoni, to możemy nim przesuwać, dociskać, masować dokładnie tak, jak lubimy. Możemy go zostawić na zewnątrz, możemy go włożyć do środka, mamy pełną swobodę, więc ta zabawka nie tylko otula wszystko, co trzeba w czasie nieruchomego używania. Ta zabawka również daje nam możliwości decydowania o tym, co chcemy z nią zrobić. To jest super, jeśli chodzi o królika. Tym sposobem dobrnęliśmy do końca filmu o tym, dlaczego wibratory typu królik są najlepszymi wibratorami do łechtaczek. Nie dajcie się zwieść, jeśli coś nie jest nazwane łechtaczkowym, nadal będzie świetne do łechtaczki. Wystarczy sobie po prostu dobrać taki, który będzie nam dawał najwięcej przyjemności. Zapraszam do oglądania innych filmów, do subskrybowania tego kanału, do polubiania tego filmu, jeśli Wam się spodobał albo był uczący w jakiś sposób, albo przynajmniej dajcie tą łapkę w górę tej mojej tutaj łechtaczce wyciętej, modelowi 3D, prawie nie 2D, który wykonałam, żebyście wszystko to lepiej zrozumieli. No i co? Bawcie się dobrze wibratorami typu królik i łechtaczkami.